Okej, okay. Teraz mamy Drag Me Out, Bullets in My Teeth. I tutaj akurat muszę jakąś rzecz wypowiedzieć troszkę szerzej, ponieważ... Znaczy, troszkę szerzej. Będę w pełni szczery. Z pierwszego albumu Drag Me Out słuchałem tylko właśnie I'm Sorry. To jeszcze jak wyszło jako singiel. Wszak kojarzę poprzednie dzieła Denisa, czyli wokalisty. Oraz również Watch of the Buried, Buried się nazywał tamten singiel. Był świetny, był absolutnie świetny. Z tego co wiem, ich album, ten pierwszy, był absolutnie clean strasznie i tak dalej. Tamten singiel był absolutnie ciężki. Jakby nie patrzeć... Dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Denis, być może, a kojarzycie może taki zespół jak Asking Alexandria, był on ich wokalistą przez chwilę, że tak powiem. Później album The Black, który w mojej opinii jest najlepszy, albo drugi najlepszym albumem Asking Alexandria. Nie bijcie. Ale no... Cóż... Ciekawi mnie, jak będzie brzmiała ta piosenka. W sumie widziałem chyba jeden teaser na jego Instagramie. Też będzie w sumie raczej ciężka. Ale co, nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Chyba tym razem bez żadnych kontrowersji się obeszło. Jeszcze nic nie słyszałem. Żeby coś ukradziono czy coś. To jakiś artwork, więc... Może bezproblemowo teraz. Oto on. Się troszeczkę zmienił, muszę przyznać, odkąd był The Black. Jeśli się nie mylę, to ty chyba w tym zespole są... Nie wiem ilu, ale na pewno... Członkowie Down and Dirty, to był jeden z zespołów Denisa. Gdyż troszeczkę zmienia zespoł jak rękawiczki. Może jak skarpetki. That's heavy. Ja tak samo miałem właśnie z tym Watch of the Buried, nie wiem jak się dokładnie nazywa, powiedzmy, że w ten sposób. Najwyżej poprawię dodam napis czy coś, ale to też brzmiało troszeczkę jak kontynuacja właśnie The Black. Tylko że w troszeczkę innym stylu i to mam wrażenie... Coś ma takie elementy troszeczkę, jak powiedział, ale mi się wydaje, że to może chodzić po prostu, że to jest taki jego styl wokalu. Ale jakoś tak utkwił mi w głowie, jak to jest styl tego albumu. To już w ogóle chyba nie jest album. Jestem prawie pewny, że nie będzie wydawany na Sumerian Records. Przedni był. Tak samo jak wszystkie albumy Asking Alexandria, oprócz tych nowych. Bo jednego nowego, nie wiem jak dawno temu się przynieśli, ale ten zespół mnie już absolutnie nie interesuje. Właśnie Make Me Famous. Make Me Famous. Down and Dirty chyba też. Nie jestem pewny. Nie, chyba nie. Nie pamiętam, nie słuchałem z bardzo tych poprzednich zespołów. Ale pierwszy album tutaj też był. I nie wiem, wszyscy odchodzą z Sumerian Records. To się, wszyscy, teraz oni, znaczy oni odeszli. Slaughter to Prevail odeszło. Ale mają dalej świetnych jakby twórców. Veil of Maya, Bad Omens, Born of Osiris, no. Osiris. After the Burial, tak. Też dziwny jest ten teledysk.
To nie ma jakiś taki meaning w sobie, ale... Może jestem za głupi, żeby to zrozumieć. Ważny jest ten teledysk. Nie, piosenka z Madden dużo słabsza niż Watch of the Buried. Nie wiem, czy nawet jest też nazwa ta piosenka. Sprawdzę. Z ciekawości sprawdzę. Czy waliłem gafę przez cały odcinek, czy niekoniecznie? Drag me out. The Watch of the Buried. No jak na to, jak długo trzeba było czekać na tę piosenkę, to troszeczkę się zawiodłem. No to przynajmniej coś wypuścili w końcu. Co mogę powiedzieć? Lubię wokal Denisa. Niezależnie od tego, czy lubię jego osobę, czy nie i tak dalej, to tak, no nie możemy odebrać tego, że wokalistą jest porządnym. Nie chwyciła mnie ta piosenka, absolutnie. Ni hu hu. Zobaczymy, jak to się potoczy. Album, o ile się mylę, w maju ma wyjść? Tak, 6 maja. Oczywiście sprawdzimy też. W tym roku będę sprawdzał album jak chory. I wrzucę w końcu The Wage War, obiecuję. A, do końca tego roku. Nie no, to... W tym miesiącu, nie w tym miesiącu, który jest. Kończy się styczeń. No w lutym wrzucę. Też Wage War. Wszystko będzie. Dobra. Wracając też do piosenki. Miało parę ciekawych riffów i tak dalej. Teledysk mi się absolutnie nie podobał. Nie, może chcę zakupić, żeby go zrozumieć czy coś, ale... Me. No ale piosenka nawet okej. Okay. Gdybym oceniał punktowo, to dałbym pewnie z 6. Z 6,5. Z 6,75. O. Ale na pewno nie 7. Dobra. Ale nie oceniam punktowo. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Ja się z wami żegnam. Na razie.